śpiewano, gdy się pasły konie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak to było, jakie pieśni śpiewano, gdy się pasły konie. Przesiadując w Dolinie Łopienki, która jest według mnie taką miniaturą Bieszczad, bo jest i cerkiew odbudowana w tym momencie przez Lubelaka Zbyszka Kaszubę, jest kawałek szlaku, jest całkiem ciężki do zrobienia fragment lasu, jest wodospad, jest baza namiotowa, właściwie taka miniaturka Bieszczad w jednym. Przesiadując w tejże Łopience napisałem coś o zbiorczym tytule Ołtarz Bieszczadzki. I o ile Wygnana Madonna, Święty Jerzy i Archanioł Michał całkiem sprawnie mi spłynęły spod palców, to wiedziałem, że mi tam brakuje właśnie Świętego Mikołaja. I on czekał sobie 2 lata, zanim do mnie przyszedł, w bardzo mało poetyckim miejscu, bo w Warszawie. Skrzydło prawe, Święty Mikołaj. Święty Mikołaj przysiadł na cerkiewnym dachu. Nie lubi wracać zimą w Bieszczad. Wciąż ma dary, dla których nie znajdzie człowieka. Śnieg zasypuje próg cerkwi, czas wykrusza kamienie, odbiera pamięć literom. Święty Mikołaj wraca do pieśni, do tamtej zimy pełnej milczenia dzwonów, do lata, w którym zabrano świat. Święty nie umie sprawić cudu, czeka na kogoś, co go przyzwie. Do pustych wsi, zapomnianych dróg. I kolejna inspiracja chyba Świętym Mikołajem Andrzeja Wierzbickiego, czyli zapowiedz Krzyśka. Krzysztof Stanisław Karasiński, Park Stalowej Woli, cerkiewka Świętego Mikołaja. Ja będę rzeźbił świątki, ty w izbie pić będziesz wianki. Kiepce gdzieś pod chrewennem będziemy patrzyli na gwiazdy. A gdybym w drogę ruszył, zabiorę uśmiech z twej twarzy. Bukowym górą tworzył jesienne pejzaże. Święty brodaty Mikołaj, za srebrnej kopuły spogląda. Kapliczka stojąca na wodzie jesiennym liściem strojona. Święty brodaty Mikołaj, za srebrnej kopuły spogląda. Kapliczka stojąca na wodzie jesiennym liściem strojona. Po drodze spotkałem wędrowca, co w mnisi habit ubrany podążał drogą na Łaszczu, na jarmark szeroko znany. Na łąkach pod mokłych na wiosnę mgieł rannych i śpiewu skowronka. Tabliczka Świętego Huberta wśród borów sosnowych wyrosła. Święty Mikołaj,
razem popatrzył na moją wędrówkę. Gdyby mógł wstać, to by poszedł ze mną, z tobą i słońcem. Święty brodaty Mikołaj, za srebrnej kobyły spogląda. Kapliczka stojąca na wodzie, jesiennym liściem strojona. Pozostając jeszcze w tych cerkiewnych klimatach i przy okazji wywiązując się z plakatu, ponieważ na plakacie stało, że będzie to promocja Tomiku Miejsce, więc kilka wierszy z owego. Kapliczka Szczęśliwych Powrotów. To jest takie miejsce po drodze między Dołżycą a Terką, gdzie owszem stoi owa kapliczka, ufundowana przez człowieka, który prawdopodobnież pod wpływem wracał sobie wozem i zsunął się tym wozem do rzeki. Udało mu się nie dość, że przetrwać, to jeszcze nie stracić wozu i majątku. Także ufundował kapliczkę i krąży sobie po Bieszczadzie. To też jest specyficzne. Rysiek Krzociński zawsze mówił Bieszczadzie. To nie były jakieś tam góry, tylko to był Bieszczad. To było coś żyjącego, co jest w stanie zmieniać ludzi. Ma jakieś swoją duszę, swój charakter. Więc krąży po Bieszczadzie taka opowieść, że jak ktoś kiedyś przyjedzie do tej kapliczki i zapali świeczkę, to będzie tylko wracał. Kapliczka otwiera się z wiatrem na kroki. W niej słów kilka drga w knotach zagaszonych świec. Wzdłuż ścieżki doń jelenie rzucają swe krzyże. Łopienka to jest takie miejsce, które miało sporo szczęścia, że udało mu się przetrwać, że właściwie też w ramach tego przetrwania nie zostało zabetonowane, bo Caritas diecezji przemyskiej miała tam genialny plan, żeby wywalić dwa ośrodki potężne i zrobić tam po prostu jakąś turystykę. No ale udało się. Natomiast kawałeczek dalej, 4 km dalej jest Bukowiec. W Bukowcu jest cerkwisko. Tam właściwie pozostał fundament cerkwi, który też rozebrano, ponieważ rozbierając fundament ułożono ołtarz, czyli żertwiennik. I z cerkwi właściwie prócz tych kilku cegieł pozostała jeszcze kopułka. I pod tą kopułką zaczęła wyrastać wierzba, która na potrzeby wiersza jest bukiem. Ta wierzba przerosła tą kopułkę i w tym momencie zaczyna powolutku podnosić ją ku niebu. Tutaj jest też fotografia owego drzewka. Wtedy to było mniej więcej na takiej wysokości. W tym momencie już jest wyżej mnie. Rekwiem dla cerkwi w Bukowcu. Rdzawą buków pokorą dźwiga ku niebu cebulka cerkwi utraconej ludziom. Pusty żertwiennik łamie ciszę przed zachodami słońca. Tak żeby nie było tylko o miejscach, to będzie też i o ludziach. W Choczwi jest człowiek Zdzichu Pękalski. Zdzichu Pękalski maluje, rzeźbi, gra, opowiada, w ogóle full service człowiek. W latach 70., 80. łaził po Bieszczadach, przeszukiwał opuszczone wioski i po prostu zbierał, co się dało. W efekcie tego zbierania, co się dało, w Choczwi jest muzeum, gdzie między innymi są z tych wysiedlonych wsi ocalone XVII-wieczne księgi liturgiczne. Także Zdzichu potrafi przyjechać do jakiejś stajni, którą rozbierano, i zabrać deski. I on w odbitych podkowach z tych desek na przykład widział aureole i tylko kilka dosłownie kresek i robił z tego na przykład Madonnę z Dzieciątkiem. Wyciągał gdzieś świńskie koryta i na nich malował tryptyki ze świętymi, a kiedy spłonęła cerkiew w Baligrodzie, zabrał spalone deski i zaczął z nich robić anioły. I ja właśnie do jednego z tych aniołów napisałem wiersz. Czarny anioł spalonej cerkwi.
jego żywot kruchy, jak drewna desek świątyni, jak drzewa na stoku. Czarny anioł biesom podobny łatwiej rozumie, grzeszki, przekleństwa, powarkiwania, z czasem pojął także istotę płomieni. Czarny anioł, anioł spalonej cerkwi, gdy zawieje wiatr, będzie ci szeptał słowa wielkie, małe, ważne. Gdy zawieje wiatr, z popiołem uleci. I jeszcze jeden wiersz do obrazu Roberta Myszkala. Obraz przedstawia taki krąg przy ognisku, siedzi sobie grajek z gitarą i jest obsiągnięty przez postaci, z których część ma skrzydła anielskie, a część ma nietoperze. Samotny. Anioły o rosińskich twarzach obsiadły samotnego. Słuchają jego pieśni, pod muchem wiatru wylewają wino z kubka. Potargany płomień świecy wije się wśród mgieł, tęskni do gwiazd. Anioł stróż samotnego tłumaczy jego smutek z łaciny na starocerkiewny. Anioły o rosińskich twarzach odnalazły w samotnym brata. Obejmą go opieką wśród ścieżek, skał i mgły. No i jak już jesteśmy przy aniołach, to coś SDM-u musi być. Cię wpatruję wciąż w twoje oczy. Światła w nich tyle, co gwiazdy napłaczą. Świat ma się całkiem ku jesieni. Na pamięć biegnie swoją trasą. Ktoś kamień rzuca w twoją stronę. Szybę wybija na poddaszu i zimno nawet pod poduszką. Anioły na poddaszu straszą. Ktoś kamień rzuca w twoją stronę. Szybę wybija na poddaszu i zimno nawet pod poduszką. Anioły na poddaszu straszą. Co widzisz jeszcze, patrząc bezszelestnie? Czy niebo mruga znów w twoją stronę? Nie ma sygnału z wielkiej ciszy, a może wszystko już skończone? Ktoś kamień rzuca w twoją stronę, szybę wybija na poddaszu i zimno nawet pod poduszką. Anioły na poddaszu straszą. Ktoś kamień rzuca w twoją stronę, szybę wybija na poddaszu i zimno nawet pod poduszką. Anioły na poddaszu straszą. A może my tutaj całkiem zapomnieni, na ziemi naszej, co kaprysem nieba, w studni jak wiadro dryfujemy, tam gdzie niczego już dawno nie ma. Ktoś kamień rzuca w twoją stronę, szybę wybija na poddaszu i zimno nawet pod poduszką. Anioły na poddaszu płaczą. Ktoś kamień rzuca w twoją stronę, szybę wybija na poddaszu i zimno nawet pod poduszką. Anioły na poddaszu
Wcisnej było takie jedno poddasze. Ono się znajdowało na szczycie Siekierezady. Zresztą właściwie od tego poddasza Siekierezada wzięła swoją nazwę, bo to miało być tak, że na dole miała być knajpa, która się miała nazywać Biesy i Czady, a na górze miała być galeria, która się miała nazywać Siekierezada. No ale że zrobili bardzo ładne, duże literki Siekierezada, no to już tak zostało i się przyjęło na całą knajpę. I właśnie na tym poddaszu odbywały się koncerty muzyki łemkowskiej, rosyjskiej. Stało pianino, wisiały obrazy z aniołami, a wchodziło się tam przez most wiszący. Wchodziło się przez most wiszący, na dole stały parasole z Leżajska, ludzie pili piwo, a tam jak ktoś miał jakąś potrzebę sztuki wyższej, to wędrował do Agnieszki i jakoś tam z tą sztuką sobie obcował. Też można było kupić książki, tomiki poezji i tak dalej. Tego miejsca już nie ma. Siekierezada jako taka jest, natomiast poddasza już nie ma. Natomiast no, pół metra niżej w Siekierezadzie było ciemno, mroczno, paliły się czerwone świece, diabły spoglądały ze ścian i przebywały tak zwane zakapiory. I zakapior to jest chyba jedyne miejsce, znaczy zakapior to jest chyba takie sztucznie stworzone słowo przez Andrzeja Potockiego, ale dzięki niemu to słowo zaczęło brzmieć dumniej. Bieszczady to chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie zakapior oznacza jakiegoś honorowego człowieka, przeważnie artystę, chociaż oczywiście za kołnierz nie wylewającego. Fakt, że co niektórym chłopakom ta legenda zaszkodziła, ponieważ oni za bardzo w nią uwierzyli, a z drugiej strony turyści przyjeżdżający w Bieszczady, oto kultowy zakapior, no to flaszka, no to piwo, tak, a obiadu nikt nie postawił. No i większa część tej starej gwardii się zapiła zwyczajnie, przy czym doczekali się swojego miejsca w Siekierezadzie, bo oprócz portretów jest 9 stołków, martwych stołków barowych. Ta linia stołków kończy się lustrem, także jak zawsze, jak ja tam siadałem w pijanym widzie i pisałem wiersze, a efektem takiego pijanego widu jest tomik Trzy wieczory w Siekierezadzie i to jest faktycznie 55 wierszy napisane w trzy wieczory, żaden nie na trzeźwo, uprzedzając wszelkie wątpliwości. No to właśnie jak tak patrzyłem na te 9 stołków, to miałem wizję, że w tym lustrze za każdym razem, jak ktoś ze starej gwardii się zawija na niebieską połoninę, to gdzieś tam przybywa jeden stolik i kufelek dla niego. No i z owej wizji powstał wiersz. 9 stołków, 9 żywotów. Bar, linia prosta wykreślona do nieskończoności. Za oknem biel zimy listopadowej. I nie ma nawet echa kroków i nie ma nic ponad ciszę, z której płynie szept jak pęcherzyk w kuflu. I nie ma niczego ponad małość człowieka, gdy wszechświat schodzi nisko nad sam dach Siekierezady. Z bohaterów owych martwych stołków myślę, że warto wspomnieć o Jędrku Połoninie. On miał taki tekst dyżurny, że można leżeć w błocie, byleby mieć oczy zwrócone ku niebu pełnemu gwiazd. Stołek numer 4 Jędrkowi Połoninie. Piwo się kończy wraz z przytomnością i godzinami otwarcia. Za chwilę każą odejść w noc w chłód gwiezdnych pól. Będę na nie patrzył tchem ostatnim przytomnym, powtarzając za Połoniną. Drugą taką wybitną właściwie postacią był Jan Zubow. To był gość, który kończył ASP warszawską. Kończył, bo nie skończył. W pewnym momencie rzucił wszystko, pojechał w Bieszczady. Rzeźbił przepięknie, to troszeczkę przypominało takiego rumuńskiego prymitywistę Brunkoziego z przełomu XIX-XX wieku. Takie przytulenia robił i mimo wielokrotnych nagabywań Rafała, właściciela siekiery, nigdy nie zgodził się wyrzeźbić diabła do Siekierezady. On obiecywał, brał zaliczki nawet, ale diabła nie wyrzeźbił. Ja właśnie, znając historię stołka numer 1, popełniłem coś takiego. Nie chcę rzeźbić diabła, nie chcę rzeźbić swej duszy, nie chcę rzeźbić tego, co jej obce. Chcę tulić ciebie, człowieku, do bólu mojego i twego, naszej codzienności. I myślę, że teraz wiersz Ryśka Szocińskiego, ballada bieszczadzkiego zakapiora z muzyką Jasia Bryndzy. Smutek
zapadnie. Obejmie duszę skrycie, gdy się spotkamy na dnie. O bladym świcie wypijmy jeszcze raz. Upadłe anioły, wypijmy jeszcze raz. Mieszczackie dusioły, nim nas okryje bluszcz i gdy nas sen zapomni, wypijmy jeszcze raz. My z Połoni, gdyby tak jeden z nas chciał już wyruszyć w gwiazdy, odnalazł w sobie czas. Czas na odjazdy, wypijmy jeszcze raz. My upadłe anioły, wypijmy jeszcze raz. Bieszczadzkie tuzioły, nim nas okryje bluszcz, gdy nas sen zapomni, wypijmy jeszcze raz. My z Połoni. I na mnie przyjdzie czas powiedzieć cześć Bieszczadzie. I ten ostatni raz odejść na czadzie. Wypijmy jeszcze raz, my upadłe anioły. Wypijmy jeszcze raz, bieszczadzkie tuzioły, nim nas okryje bluszcz i gdy nas sen zapomni. Wypijmy jeszcze raz, my z Połoni, nim nas okryje bluszcz i gdy nas sen zapomni. Wypijmy jeszcze raz, my z Połoni. Siekierzyna to jest takie dziwne miejsce, że jak się tam posiedzi jeden dzień, to można się urodzić, umrzeć i zmartwychwstać. I to, co się tam czasem przyobserwuje, to człowiek potem na drugi dzień się zastanawia, czy aby na pewno, no ale później potwierdza zeznania, pamięć zbiorowa działa i na pewno. Takim mistrzowskim przykładem jest gwóźdź barowy, to znaczy tam gwoździ jest mnogo, ale zawsze ktoś się znajdzie, jakiś bohater, który przybije gwoździa na barze. No i później trzeba go omijać. Klienci go omijają, kelnerki go omijają. No i co? No i kiedyś przybił sobie taki gość owego gwoździa. Przyszedł drugi. W stanie wskazującym, że on za chwilę też będzie przybijał gwoździe. Popatrzył się na tego pierwszego. Położył przed nim 10 złotych. Takie